Pod względem ilości nadesłanych prac tegoroczna edycja jest rekordowa. Z czego wynika tak wielkie zapotrzebowanie Polski Festiwal Wideoklipu? No ja myślę, że to jest rozwój internetu, że ten internet szerokopasmowy, to że młodzież przerzuciła się z telewizji na internet i tam można oglądać prace, siła też internetu, jego wolność, to że te prace nie są cenzurowane, że jest wolność wypowiedzi, to że zespoły, młodzi filmowcy mają coraz lepszy sprzęt, to że wyszliśmy w świat technologii HD, oglądania naprawdę prac znakomitych pod względem zdjęciowym, filmowym, to jest, no, to jest coś, co odmienia kompletnie scenę wideoklipu. Ja sądzę, że tutaj to, że z Magdą robimy ten festiwal od 21 lat, no, nie zapominajmy, 20 lat temu nie było internetu, były dwa programy telewizyjne, pierwszy i drugi, a program lokalny był nadawany, nie wiem, od godziny 18 do 18.30 i były to wiadomości. Nie było czegoś takiego jak projekcje wideo, nie było czegoś takiego jak upowszechnianie w taki sposób. Teraz prace filmowe, prace teledyski są dostępne 24 godziny na dobę i to nie w kanałach muzycznych, które w zasadzie przeszły jakąś ewolucję z kanałów, które lansowały muzykę, propagowały ją, przeszły w kanały tematyczne, które w ogóle zajmują się kompletnie czym innym, a jeżeli promują muzykę, to za wielkie pieniądze. Wolność internetu daje równe szanse wszystkim artystom, którzy pokazują siebie w internecie i to jest właśnie siła. A siłą nowej formuły jachów to jest cyberjach, który znakomicie w tym roku wyszedł, ponieważ cyberjach w stronę przez 4 dni odwiedziło 19 tysięcy ludzi, czyli polubiło tą stronę i lajkowało, jak to się mówi w żargonie internautów, najlepsze polskie wideoklipy. Wybrało jeden z ciekawszych klipów. To mnie się cieszy, że to nie jest kultura po prostu wyboru najbardziej popularnego artysty, ale jednej z ciekawszych prac, która się pojawiła na festiwalu. I w ogóle mnie ucieszyła ta ogromna chęć wypowiadania się ludzi. Czyli pod każdym klipem są wypowiedzi, są dyskusje, są jakieś polemiki, jest nawiązanie do obrazu, nie tylko do ulubionej muzyki. Ludzie zaczynają interaktywnie tworzyć tą scenę polskiego wideoklipu. To jest nieprawdopodobnie świetne, nowatorskie, piękne medium, które dopiero teraz tak naprawdę dostało siłę i taką wartość upowszechnienia, wejścia w społeczeństwo, że warto właśnie tam robić festiwal. Powiedział pan, że Cyberjacha otrzymał bardzo dobry wideoklip, a zdradzi pan jaki? Tak, w tym roku jeden z artystów, których obserwuję od paru lat, Florian Malak, zrealizował techniką fotograficzną, mówię o cyberjachu, techniką taką skomplikowaną, fotograficzną, wideo dla PZ-a, dla hip-hopowca, który znany jest na polskim rynku. Utwór mówi o dziewczętach. Te dziewczęta pokazywane są w zupełnie nowatorskiej optyce fotograficznej. To nie są po prostu reżyserowane kadry, to są jakieś zabiegi, można powiedzieć eksperymenty z obrazem i to, że ludzie dostrzegli ten premierowy wideoklip, ponieważ Florian zastrzegał, że na ostatnią chwilę zdąży i zdążył na początek w ogóle, w środku, kiedy już one ruszyły, opublikowaliśmy tą pracę i nagle na tą pracę zaczęło głosować mnóstwo ludzi. Przewagę miał 500 głosów nad następnym dobrym klipem, który, no, muszę zdradzić, dostał w tym roku Grand Prix, czyli świetna praca Krzysztofa Skoniecznego z tak zwanego głębokiego offu, artysty, który znakomicie się rozwija, piękne klipy przyco, ale ten klip Jamala, który zobaczymy dzisiaj na gali, no to jest majstersztyk nie tyle zdjęć, nie tyle lekkości kamery, ale przede wszystkim reżyserii i sposobu obrazowania muzyki. Jakie główne trendy można wyróżnić w ogóle w polskich wideoklipach? Znaczy w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o trendy w polskim wideoklipie, w dalszym ciągu egzystują
takie dwie sytuacje. Pierwsze to jest, kiedyś to powiedział jeden z jurorów, że żeby zespół czy wokalista wyglądał ładnie, czyli sposób taki eklektyczny przedstawiania postaci bez żadnych wielkich tam pomysłów, a drugi to jest bardzo kreacyjny, który ceniony jest przez jurorów festiwalu, kiedy zespół, owszem, można pokazać, ale pokazuje się go w nowatorski sposób, zupełnie inny, który tak samo jak brzmienie muzyki, pokazuje nam brzmienie obrazu i takie prace u nas nagradzamy. No trzecim, no to trzeba powiedzieć o animacji. To jest coś, co wyłącza faktycznie artystę z środków wyrazu, które są w tym obrazie na rzecz obrazów abstrakcyjnych, na rzecz rysunków, animacji. I tych prac jest dużo. Polska jest silna, jeżeli chodzi o rozwój animacji. Ja sam z żoną jeździmy na festiwal Animator do Poznania, pokazując najlepsze polskie animowane teledyski, bo jest co pokazywać. Tak samo na festiwal Animation Now, który odbywa się w Gdyni od paru lat. I sądzę, że animacja jest tą siłą, która pokazuje też kierunek rozwoju polskiego wideoklipu. Twórcy wideoklipów nie zawiedli, jednak czegoś zabrakło. Tegoroczny festiwal rusza tylko dzięki wsparciu przyjaciół Jacha. Dlaczego tak się stało? Ja myślę, że tutaj wsparcie finansowe. Ja myślę, że tutaj doszło do bankructwa po prostu firmy. Mojej żony jest bardzo chora. Przez lata próbowała robić ze skromnych środków. To nie były duże pieniądze, ale festiwal naprawdę na europejskim poziomie. Firma się zadłuża, festiwal się zadłużył i nagle bęc. Okazało się, że brakuje środków, ale artyści chcą tego festiwalu. Liczy się nagrody. Jest wielki prestiż i sądzę, że zrobienie od nowa, czyli takiej wyresetowanej, undergroundowej, tak samo jak zaczynaliśmy, zupełnie podobnej edycji. Pamiętajmy, że my nie tworzymy festiwalu gdańskiego, festiwalu Neptuna, festiwalu związanego nazwą ze środowiskiem, z miastem. My tworzymy ogólnopolski festiwal, który od początku nazywaliśmy jak filmem, moim imieniem, pioniera jakby polskiego teledysku, jak mnie nazywają ojca polskiego do teledysku, to dlaczego mam go nie robić? Jeżeli ktoś potrzebuje, można powiedzieć, mojej nagrody i ta nagroda, bowiem bezstronne jury, które ją wybiera spośród prac nadesłanych na otwarty konkurs, nie jakiś konkurs robiony przez akademię, nie prace dobierane przez ludzi, którzy w jakiś sposób inaczej to kreują. Po prostu konkurs jest przewidziany dla wszystkich i trwanie tego konkursu, tego festiwalu przez 21 lat jest właśnie siłą, która powoduje, że nie warto po prostu odpuszczać, nie warto ludzi pozbawiać tego gremium. Jeżeli Jacha przyrównamy do Oscara, no to jasne, że Oscar, nawet jeżeli by przeżył jakąś straszną, nie wiem, teraz są bardzo modne w takie kataklizmy w Ameryce jak cyklony albo jakieś straszne wichury, tajfuny, to po prostu jeżeli przeżywa swój kryzys, a były już powodzie w 1997 roku, kiedy festiwal prawie został odwołany, powoduje, że tym bardziej ta nagroda się umacnia, tym bardziej ona jest ważna, jeżeli co rok kontynuujemy, jeżeli co rok ten festiwal jest przysyłany coraz więcej bardzo dobrych polskich prac. Bardziej chodziło mi może też o to, że miasto w tym roku nie pomogło, nie wspiera festiwalu i zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, może pan wie. Znaczy, ja domyślam się, tylko że najbardziej mogę się domyślać, nikt ze mną nie rozmawiał. To jest tragedia właśnie tej polityki miasta. Jeżeli ktoś rozmawia przez, nie wiem, jakieś postronne osoby, jeżeli ktoś myśli o wykorzystaniu tego potencjału, jakim jest zapewne festiwal Jachwin, to powinien rozmawiać z twórcą tego festiwalu. To jest pierwsze. Jeżeli ktoś widzi, że ten festiwal kuleje i potrzebuje bardzo mocnego wsparcia,
bowiem moja żona, która zawsze była znakomitą, kipiącą energią kreatorką, nagle sytuacja się odwraca, nagle choruje bardzo strasznie na straszną chorobę, która jest nieuleczalna, na chorobę Alzheimera, która dotyka, no absolutnie wyłącza człowieka z życia, to pytanie, gdzie ci ludzie są, co ci ludzie chcą zrobić, czy chcą wykreować przy pomocy mojego dorobku nową markę, czy ta nowa marka to będzie coś, co po prostu stanie się też taką ważną nagrodą jak jach, bo pamiętajmy, jach to nie jest praca jednego, dwóch lat, to jest praca 21 lat i wykreowanie marki, która w dalszym ciągu jest wierna Trójmiastu, bo jest wierna, chociaż miałem moment, kiedy denerwowała mnie sytuacja tej polityki kulturalnej tak zwanej i chciałem przenieść do Łodzi festiwal, to warto kreować dla tych ludzi, dla przyjaciół również, którzy bardzo pomogli tutaj, wielkie dzięki dla pana Kazimierza Wierzbickiego, który jest współwłaścicielem stacji Pomorska TV, dla Wojtka Korzeniewskiego, którzy swoimi naprawdę jakby prywatnymi datkami, nie jakimś, nie wiszą tu jakieś banery, również instytucjom kulturalnym niezależnym, jak Leremu Okej UGW, Nadbałtyckiemu Centrum Kultury, które widzi rozwój tej kultury, potrzeby tego festiwalu w momencie, kiedy jest jakieś załamanie, innym instytucjom, od świetnej nowej, nowemu projektowi Leroya, który również jakby za własne pieniądze kreuje w mieście zupełnie nowy klub. Klub, w którym właśnie mają być również wydarzenia takie jak festiwal wideoklipów i być może ta formuła to ten powrót do korzeni, bo tak to nazywam, powrót do korzeni, kiedy się nie ma nic, kiedy nie ma się pieniędzy, kiedy ma się za sobą bardzo dużo ludzi, którzy mówią, Jachu, rób ten festiwal, nie zatracaj go, nie oddawaj nikomu. Dlaczego? No przecież to jest dorobek twojego życia, zostało ci jeszcze parę lat, jeżeli ktoś chce tą nagrodę, jeżeli potrafisz jeszcze to zrobić w taki sposób, jak robiłeś przez te lata, to rób. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia.